On nie żyje. Chciałam. Z tym Brownem. Część szósta, dokładnie. Widzimy reżyser Andrzej Kępiński, świętej pamięci, no, nie żyje, tak. Natomiast żyje Grzegorz Braun, tak. Który bryluje w różny sposób i ja tutaj mam wielkie pytanie do Grzegorza Brauna. Dlaczego Grzegorz Braun ukrywa tą sprawę ciągłości z drugą RP, tak samo jak wszyscy, do niego dojść bezskutecznie. Bezskutecznie i jest coraz gorzej, dlatego że Grzegorz Braun podszedł nawet Sejm walny. To jest trochę dłuższa historia. Tu widzimy znowu reżysera Andrzeja Kępińskiego, któremu bardzo, bardzo jestem wdzięczna i Królewska TV dziękuję za zrobienie filmu z ukraińskim. Ale proszę, oni, to zdjęcie jest zrobione na Ukrainie, dobrze, proszę Państwa. Żeby mi nie wyleciało z głowy jeszcze. Dobrze. Jeśli chodzi o konstytucję 1935 roku, tak. To mam. Proszę bardzo. Pytanie pod adresem Kościoła. Dlaczego Kościół na tej konstytucji nic nie mówi? Mam tu na miejsce prawo moralne i istotę Boga. Bo we wszystkich konstytucjach Pan Bóg jest umieszczany w preambule, a preambule to wiadomo, to jest kwiatek do kożucha. Natomiast w konstytucji 1935 roku to, co jest o prawie moralnym w tam preambule mówione, to są wstawione w pierwsze 10 artykułów. Nie do prawa stanowionego prowadzone jest prawo naturalne, prawo Boże. Więc to powinno, dlatego uważam, że Kościół powinien w zasadzie dużo mówić na tej konstytucji, bo jeszcze raz powtórzę, chyba lepiej, że Pana Boga umieścimy w drugim artykule, czyli prawie stanowione, czyli prawie obowiązujące, niż Pana Boga wepchamy do preambuły nieobowiązującej. Drugie, następne mam pretensje do Kościoła, że w obecnej konstytucji, którą w jakiś sposób Kościół akceptuje, to Pan Bóg jest na doczepkę przy przysiędze prezydenta. Da mi do pomóc Bóg albo nie da Bóg. Jeden powie, drugi nie powie, bo jest niewłaściwe prawda traktowanie istoty Boga. Natomiast w konstytucji 1935 roku, jeśli chodzi o prezydencką przysięgę, to jej w ogóle nie może wypowiedzieć bez wezwania imienia Bożego. No to, tu Pan Bóg na doczepkę i to jest dobrze, a artykuł 19 konstytucji 1935 roku powołuje, że Boga trójosobowego. Dokładnie, kardynał. Teraz następna sprawa. Obraca się w grobie. Sapieha, tak. Książę Sapieha. Tak. Więc nie, proszę Ciebie. Działanie Episkopatu Polski zapomnieli. Jeszcze muszę coś powiedzieć. Jeżeli prawo moralne jest stawione do prawa stanowionego, to przede wszystkim tych 10 pierwszych artykułów eksponowane jest dobro wspólne. Ja mam komentarz przedwojenny do konstytucji z 1935 roku tłumaczące słowo Rzeczpospolita nie jako republika, tylko jako dobro wspólne. A przede wszystkim jest lepsze tłumaczenie Rzeczpospolitej jako dobro wspólne niż jako republiki. Oczywiście, w ogóle jakaś jest komentarz. Pojęcia Rzeczpospolite według. Z Polski robić republikę. Nie, to jest prawidłowe. Nie do końca. Republika Rzeczpublicza, że Rzeczpospolita to jest prawidłowe, ale jak gdyby podwyża się rangę temu słowu Rzeczpospolita, rozumiejąc to słowo Rzeczpospolita, że to jest dobro wspólne, bo to jest pojęcie dobra. Prowadzenie Rzeczpospolitej, czyli pojęcia religijnego, pojęcie dobra, sprawa naturalnego, prawda, nie? Teraz to tyle bym miał. W zasadzie zamykając tą konstytucję z 1935, jeszcze może dopowiem taką rzecz, dlaczego ona jest nielubiana. Bo w tej konstytucji są ograniczone obronne uprawnienia Sejmu. Władza ustawodawcza tej konstytucji w zasadzie jest przesunięta na prezydenta, bo biorąc historycznie, czyli prawo stanowione na początku, to ustanawia monarcha. Wola monarchy była prawem. Prawe, bo jeżeli weźmiemy na przykład naszą dynastię Piastowską, jeżeli był Chrobry rządził w Polsce, czy rządzili Piastowie, prawda, to oni stanowili prawo. I mamy ostatniego Piasta Kazimierza Wielkiego,
pod jego kierownicą opracuje statut dla Małopolski i Wielkopolski, prawda? Ale to stanowi król, a nie żaden jakiś sejm. Bo sejm jest w ogóle nie ustanowienie prawa. Tak, proszę spojrzeć, na czym Piastowie stali. Dzisiaj taką pozę przypisuje się wyłącznie Maryi, Matce Jezusa. Oni stali. Czy na dole jest? No to jest diabeł, nie? To jest szatan. To jest demon, którego tutaj po prostu na Piastowie stali na tym. To są Śląscy Piastowie. Po skrótce. A dzisiaj? Dzisiaj kościół. A skąd ty masz te zdjęcia tego kępińskiego? No właśnie tutaj pokazuję całą taką serię. A skąd ty masz te zdjęcia? No z internetu. Może nawiązałeś to z tamtą? Z internetu. No? Ale mówiłem, żebyś nawiązała kontakt z tą. Nawiązałam na razie z kim trzeba kontakt. W każdym razie tu jest wielkie pytanie do polskiego, rzekomo polskiego episkopatu Polski, KEP w skrócie, który jest ciałem antypolskim. Ale to jest Potocki, poprawda? To jest Potocki. Tak jest, Potocki. I proszę sobie wyobrazić, że takie zdjęcia naszego prezydenta, który ponad 30 lat był na urzędzie Nowina-Sokolnicki, Juliusz Nowina-Sokolnicki w środku, i po nim sukcesję objął w 2009 roku, 15 sierpnia 2009 roku, Jan Zbigniew Potocki. Nie można ściągnąć żadnych prawie innych zdjęć, jak z niemieckiego internetu mam te zdjęcia. Aha. To się w głowie nie mieści, że polskie. Nie wiem, kto. Aha, ja wiem, kto. I teraz tutaj mamy tą wizytę na Ukrainie. Tak. Reżyser Andrzej Kępiński z lewej strony, tak. I kolejny Ukrainiec, który tu przyjmuje, to chyba jest jakiś dyrektor ośrodka kulturalnego, w którym właśnie też i Grzegorz Braun przebywał. Tak. Bo było to spotkanie, tutaj tylko wyjaśnię, że ja staram się o przywrócenie tego herbu dla powiatu wrocławskiego. To jest co prawda PRL-owski herb, ale dobrze zrobiony, bo nie jest prawdą, i tutaj na tych zdjęciach poprzednich widzieliśmy, że Piastowie Śląscy mieli takie herby, proszę zauważyć. Biało-czerwony tutaj orzeł, a druga połowa jest czarna. Tutaj to samo, Bolko Szczodry. A to co zrobili... A to mignie taka, jeszcze mignie. Co to jest? To jest Stanisław Leszczyński. Aha, Leszczyński. Król Polski, dwukrotnie obierany przez sejmy walne. Ja wiem, znam. I pytamy się, 200 rodów szlacheckich podpisało się przeciwko niemu, wybierając Augusta Poniatowskiego. Jest, nie Augusta Poniatowskiego, tylko Sasa. Sasa. I bo chcemy wiedzieć, co to są za ludzie, bo ci, obawiamy się, że ci ludzie w dalszym ciągu w Polsce, ich potomkowie rządzą. I dlatego tak Polska jest źle rządzona. No bo Polska jest pod protektoratem Niemiec w tej chwili. I tak dalej nie może być. A Duda swoją wizytą pod koniec sierpnia w Berlinie udowodnił, że jest wasalem. Wasalem niemieckim. Polska jest wasalem od 1939 roku. Natomiast, że Duda pojechał do Niemiec, to... Nie, no, zaraz. No, pozwól mi powiedzieć. Dobrze zrobił, bo on wszedł układ konfliktowy pomiędzy Gałkiem i Merkelową. Bo Gał zupełnie inaczej te sprawy widzi, bo Merkelowa jest wrogo Polski. Gał nie jest tak wrogi Polsce. Jest bardzo wrogi Polsce. Nie, jak ale Merkelowa się gorzej. Merkelowa się gorzej. Są bardziej wrogo nastawieni niż RFN-owcy. Przepraszam, pomiędzy nimi jest konflikt. Ale to jest taki konflikt jak między Kaczyńskim i Tuskiem. To nieprawda, nie jest konflikt, jest który dla głębszy. Polski może być rozgrywany w ten sposób. Złojga złego wolę Gałka niż Merkelową. No, oboje agenci Stasi. Tak samo, chwileczkę. Tak samo Kazimierz Wielki, prowadząc politykę polską, wchodzą w układ konfliktowy pomiędzy Niemcami. Ta mapa doskonale pokazuje, skąd sowieccy Żydzi najechali na Polskę. No to znam. Katarzyna, czy tam wcześniej może któryś z carów, ustanowili tą granicę osiedlania się Żydów i mieli bardzo wiele w tym racji. I ta Chazaria się zebrała tutaj, nachodzi na Polskę i na tankach Stalina kilka milionów tych Żydów zostało przywiezionych do Polski.
osiedlonych. Ale dlaczego Duda pojechał do Berlina? Przez śmierć NKWD. Jedna rzecz. Ale Duda o tym milczy. On milczy o tym. Nie można dalej do tego mówić. Ale mnie o co innego chodzi, Beata. Skąd ci wzięli się, skoro hitlerowcy wymordowali wszystkich Żydów podobno, to skąd ci Żydzi biorą się w Polsce? No więc właśnie z Sowietów. Ale hitlerowcy nie wymordowali. No podobno wymordowali. Nie wymordowali, bo sam ruch hitlerowski tworzyli Żydzi. Tak, ale tych Żydów polskich wymordowali kilka milionów. Ale innych Żydów nie wymordowali. Podobno trzy. No więc co to są za Żydzi? I wyszło, że dziadek Dudy był w bandach UPA, które mordowały Polaków. A skąd ty, że to? No z internetu. A w internecie jeszcze sami głupcy. Nie zawsze, bo no, w internecie różnie jest. Nie zawsze prawdę podobnie. Trzeba też tam umieć czytać między wierszami. No, i tak dalej nie może być, że nowy prezydent obrany przez 25% elektoratu polskiego, bo Duda nie został wybrany przez naród. To jest w ogóle jakaś bzdura. Jeżeli 25% elektoratu głosowało na Dudę, bo połowa nie poszła do wyborów prezydenckich, a połowa głosowała nie na Dudę. Czyli 25% elektoratu, który liczy się w tej chwili na 30 milionów, wybrało prezydenta Dudę. I on jest prezydentem III RP. I on milczy w tak poważnych sprawach, jak Judeopolonia. I jeżeli dziadek próbował, to będę w Warszawie, ale poczekaj, Beata. Będę w Warszawie, dowiem się. Ktoś ma dziadka z band UPA, to nie powinien być prezydentem. Ale nie wiadomo, czy to jest prawdziwe wiadomości. W internecie to fałszywki podaje. I wiecie, jestem porozumiem. Dobrze, ja tylko jeszcze dodam, że na koronie krzyż przywrócił August Zaleski prezydent II RP w 1956, a ten cały Duda nie jest w stanie tego zrobić, dlatego, że Duda nie przywraca ciągłości z drugą RP, bo pojechał na grób Kaczorowskiego. Zaraz, może nic nie wiedzieć o Sokolnictwie. Który sukcesją, jak nic, to nie wie, nie, jak to nie, ja do niego pisałam. No, ja mu umieszczałam. Ale czy on to czytał? No, on to na pewno czytał, tak samo jak Episkopat Polski czytał. A może nie czytał, a może nie czytał, czytał. Ja tam dojdę, to ja to sprawdzę. Dobrze. Na razie, zaraz. Jeżeli Duda pojechał do Berlina, to by niech on mądrze zrobił, bo dobrze, że nie pojechał do Brukseli. Bo Duda wyraźnie. No, w Brukseli. Ale chwileczkę pozwoli. To pozwoli powiedzieć naprawdę. Dobrze, że pojechał do Berlina, a nie Brukseli, bo na tyle pokazał, że kto tu jest okupantem, że Bruksela jest podlega. Nie ma sensu mu jeździć do Brukseli, bo powiedzieli, żeby jechał do. Po co? No? Bo Bruksela podporządkowana jest do Berlina. To by lepiej wyjechał bezpośredniego niż do pośrednika. I to Duda dobrze zrobił. Po co mu jechać do Brukseli, do pośrednika? Bruksela nie ma nic do gadania, tylko Berlin gada. Duda dobrze ale Berlin gada to samo, co mu Tel Awiw każe. Ale chwileczkę, ale do lepiej, żeby Berlin pojechać. Wcale nie jest centralą. Lepiej, żeby pojechać do Berlina niż do Brukseli. A poza tym, dlaczego do Brukseli nie pojechać? Specjalnie pojechał, bo tam ten piesek Tusk rządzi. Co da psztyka Brukseli. No, on sam powiedział, od kogo ale Polska jest uzależniona. Nie na tym nam zależy, żeby dawać pstryczka temu czy owemu i skłócanie dalsze narodu polskiego. No takie, że cały elektorat Platformy Obywatelskiej w ten sposób jest sprowadzony do. Ludzie głosują na Platformę Obywatelską dlatego, że nie wiedzą, na kogo mają głosować lepszego. No lepszy jest PiS niż Platforma. Dla ciebie. Dla mnie tak. Dla ciebie, ale dla milionów innych nie. Nieprawda, bo dla mnie PiS wcale nie jest lepszy, jeżeli mamy ale jest Dudę, lepszy, który także ale kłamie. Nieprawda, z tym się konkretnie z tobą nie zgodzę, bo Platforma to jest bezpośrednia agentura niemiecka, a PiS woli agenturę amerykańską niż niemiecką. Proszę. Żydowska agentura to jest, a nie amerykańska. Ale wolę agenturę amerykańską, bo jest podporządkowane pewnym Stanom Zjednoczonym niż Niemcom. Więc tej groźniejszy jest Platforma niż PiS.
na zasadzie mniejszego zła. Jest jedno zło i drugie zło, ale pomiędzy jest pewne różnice. To wolę te mniejsze niż tego. Ale przecież Amerykanie idą na wojnę z Rosją. Gdzie tu jest coś lepszego? Ale jest lepsze od... bo Niemcy nam najbardziej zagrażają. Nie Rosy, Niemcy nam... No, ale to przecież tutaj o tym w ogóle nie mówię. Ale zrozum, bo a także w tej chwili te ziemie zachodnie są zagrożone przez Niemców, a nie przez Amerykę. To ja to dobrze wiem, bo ja mieszkam we Wrocławiu. No więc wolę PiS niż Platformę. No ja Platforma jest gorsza. Ja nie wolę PiS, bo PiS pójdzie na wojnę z Rosją. Proszę? Idzie na wojnę z Rosją. Nie, on tu chce ściągnąć bazy NATO? Jak to nieprawda? Nie za bardzo, nie za bardzo. No to co, mamy Platformę? No to... Nie, no samoobronę. Na przykład. Ale ta samoobrona nie ma szans żadnych w tej chwili. No dlatego, że wszyscy ją blokują, jak się okazuje. No jeżeli wszyscy ją blokują, nie ma możliwości przebicia, nie trzeba szukać innych środków. No ale czy nie dziwi cię, że PiS ma możliwość przebicia? Kto tutaj nie tak ma. Rządzi, PiS też... że PiS, jak to nie ma, jak nie ma prezydenta w tej chwili? Jak to nie ma? Ale PiS jest ten... Jak to nie ma przebicia? Świętą krowę udaje, jakichś poszkodowanych udaje, beneficjenci zbrodni smoleńskiej. Dobrze, Beata, powróćmy do tych konstytucji. Dobrze, zatrzymajmy się w tym momencie. Kończmy, bo muszę parę...